Wydarzenia tygodnia. Witam serdecznie, Katarzyna Żabska. Na początek wydarzenia w skrócie. Siostry służebniczki Najświętszej Maryi Panny już od 150 lat pełnią posługę w Starej Wsi. Podczas Dnia Dawcy Szpiku Kostnego w Brzozowie zarejestrowało się 104 dawców. Tłumy widzów odwiedziły w minioną niedzielę szóstą galę ślubną w rymanowskim Jasiu Wędrowniczku. Z piłkarskich drużyn naszego regionu najlepiej spisała się Iskra Przysietnica, która po dramatycznym meczu zwyciężyła lidera klasy okręgowej. 3 października 1863 roku do Starej Wsi przybyły pierwsze siostry służebniczki. Najpierw mieścił się tam nowicjat, a wkrótce klasztor w Starej Wsi stał się domem generalnym założonego przez błogosławionego Edmunda Bojanowskiego Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej. Siostry służebniczki starowiejskie kierują się hasłem Przez Maryję do Jezusa. Pracują głównie z dziećmi oraz bliźnimi w potrzebie. Są wychowawczyniami w przedszkolach, katechetach, nauczycielkami. Jako opiekunki chorych i ubogich niosą pomoc w cierpieniu i pocieszenie. Uroczystościom jubileuszowym w starowiejskim klasztorze przewodniczył biskup pomocniczy archidiecezji przemyskiej Stanisław Jamrozek. To jest takie w pierwszym momencie się jakby uczucie wdzięczności też takiej i wobec sióstr, ale przede wszystkim wobec Pana Boga, który je tu postawił i skierował do tej pracy. Zgromadzenie sióstr służebniczek w ciągu półtora wieku mocno zakorzeniło się nie tylko w życiu naszego regionu. Służebniczki starowiejskie prowadzą działalność ewangelizacyjną i misyjną w 236 placówkach na całym świecie. Ponad 1300 sióstr pracuje w Polsce, USA, na Filipinach, w krajach Afryki, RPA, Zambii, Malawi i Tanzanii, w państwach byłego Związku Radzieckiego, Rosji, Ukrainie i Mołdawii, a także w Niemczech i we Włoszech. Szpik kostny jest niezastąpiony w terapii chorób nowotworowych, zwłaszcza białaczki. W Brzozowie 4 października podczas akcji Razem przeciwko białaczce zarejestrowano ponad 100 potencjalnych dawców. Starostwo powiatowe w Brzozowie we współpracy ze Szpitalem Specjalistycznym w Brzozowie, Podkarpackim Ośrodkiem Onkologicznym oraz Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie zorganizowało konferencję pod hasłem Razem przeciwko białaczce. Spotkaniu towarzyszyła akcja rejestracji w Światowej Bazie Niespokrewnionych Dawców Szpiku Kostnego. Dawca musi być dobrany nie tylko pod względem tzw. głównych grup, ale również pod względem antygenów HLA i dobranie takiego dawcy jest trudne. Można przeprowadzać zabiegi u chorych, którzy mają inne grupy krwi, ale są one znacznie trudniejsze niż w normalnych warunkach. Dawcą może zostać osoba zdrowa w wieku 18 do 50 lat, która nie ma innych chorób towarzyszących, która wyraża zgodę bycia dawcą i nie choruje na choroby wirusowe i który jest zgodny zbiorcą szpiku. Podczas akcji w Brzozowie zgłosiło się ponad 200 osób. 104 z nich jako potencjalni dawcy zostały zarejestrowane w Światowej Bazie Dawców Szpiku. Prawdziwe oblężenie przeżywał w minioną niedzielę Jaś Wędrowniczek. Szósta gala ślubna cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Zjawili się tam nie tylko przyszli nowożeńcy, ale także ich rodziny i znajomi oraz wielu innych gości. Podczas gali szeroką ofertę produktów i usług oferowało kilkanaście firm z branży ślubno-weselnej. Wśród nich salony mody ślubnej, fryzjerskie i kosmetyczne, firmy cukiernicze, kwieciarnie, sklepy z biżuterią, obsługa fotograficzna, a nawet weselny zespół muzyczny. Uważamy, że co roku jest coraz więcej osób i jest coraz większe zainteresowanie, jeśli chodzi o galę ślubną. Gala ślubna tak naprawdę już jest naszą cykliczną imprezą, która wpisała się w harmonogram i w kalendarz naszych imprez corocznych. Piękna pogoda i mnogość atrakcji sprawiły, że niedzielna gala cieszyła się dużym zainteresowaniem. Kolejne imprezy w Jasiu Wędrowniczku już w najbliższy weekend. Ze sportu w ubiegłą niedzielę została rozegrana 10. kolejka piłkarskich rozgrywek krośnieńskiej klasy okręgowej. Drużyny z naszego regionu walczyły ze zmiennym szczęściem. Niespodziankę sprawiła drużyna Iskry Przysietnica, która pokonała dotychczasowego lidera Partyzanta Targowiska. Pełne emocji spotkanie obejrzeli widzowie w Przysietnicy. Po ciężkim, obfitującym w bramki meczu miejscowa Iskra zwyciężyła faworyta rozgrywek 4-2. Gospodarze przeciwstawili Partyzantowi wielką determinację i wolę walki do ostatniego gwizdka. Najlepszy tego dnia na boisku był młody napastnik Iskry Krzysztof Bieda, który trzykrotnie trafiał do siatki drużyny gości. W juniorach strzelało się już więcej bramek, ale w okręgówce to jest pierwszy mój hat-trick. Jak się czujesz? No fajnie, ale najważniejsze są 3 punkty dla drużyny i będziemy starać się wygrywać, grać dobrze w każdym meczu i krok po kroku będziemy piąć się wyżej w tabeli.
Dwom pozostałym zespołom nie poszło tak dobrze. Grabowianka Grabówka zremisowała w Rymanowie bezbramkowo ze Startem. Nie miał szczęścia Płomień Zmiennica, który kolejny raz w tym sezonie przegrał jedną bramką, ulegając w Baligrodzie tamtejszemu Leśnikowi 2-3. To już wszystko w pierwszych wydarzeniach tygodnia. Zapraszamy w przyszłym tygodniu na następne, a każdego dnia na naszą stronę rbrinfo.pl dla ludzi z myślą o ludziach.